to wyjątkowej klasy specjaliści, którzy dodatkowo angażują się społecznie. Rozmawiamy z laureatami przyznawanego przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską odznaczenia Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur z 2021 roku. Pani profesor, wyjątkowa nagroda, która wręczana jest medykom przez medyków. Pytanie o emocje, jakie pani towarzyszą, kiedy no, tę nagrodę można sobie już będzie za chwilkę i to wyróżnienie przypiąć do klapy żakietu czy do klapy marynarki. Na pewno zaskoczenie, wielkie szczęście, no i jestem dumna. Proszę powiedzieć, czy właśnie szczególnego wymiaru dodaje fakt temu wyróżnieniu, no nie jest to tytuł naukowy, nie jest to, nie wiem, nagroda za udział w plebiscycie w konkursie, tylko właśnie fakt, że kapituła złożona z kolegów po fachu, tak to nazwijmy, docenia to, co pani robi. Tym bardziej jest to cenna nagroda i bardzo się cieszę, bo że zawsze staram się na arenie naszej dermatologicznej w kraju i międzynarodowej podkreślać, że jestem z tego regionu, gdzie uczelnia medyczna jest młodą instytucją, ale też podkreślać to, że na naszym terenie jest bardzo dużo specjalistów bardzo dobrej klasy, nie tylko w dziedzinie dermatologii, ale w każdej innej dziedzinie i nie mam się czego wstydzić. Jesteśmy wszyscy praktykami, wiele lat pracowaliśmy jako lekarze na pierwszej linii, natomiast przyszła uczelnia, mamy nową szansę rozwoju, wykorzystujemy ją. To wyróżnienie traktuje pani jako pewnego rodzaju podsumowanie pewnego etapu działalności zawodowej, motywator do tego, żeby robić tego, o ile to możliwe, więcej, lepiej, jak to pani odbiera? Myślę, że i tak, ale na pewno ta nagroda mobilizuje mnie, że idę w dobrym kierunku i mobilizuje do dalszego działania. Jeśli coś robi się z pasją, to myślę, że każdy z nas ma jakieś misję w swoim życiu i chyba jestem szczęśliwą osobą, że trafiłam na taki grunt, jaki powinnam, więc cieszę się i będę na pewno dalej to robić. Co jest dzisiaj, może to trudne pytanie, ale największym wyzwaniem? Nie myślę tylko o sytuacji związanej z pandemią, ale z tą no, współczesną pracą medyka właśnie w stolicy Warmii i Mazur. Największym mankamentem jest brak lekarzy. Brak lekarzy, który my jako specjaliści odczuwamy też u nas. Lekarze, którzy przychodzą do przychodni, to najczęściej decydują się w momencie, kiedy przechodzą już na emeryturę i jak gdyby no, dorabiają sobie do tej emerytury. Ale generalnie biorąc, brak lekarzy i uważam, że no, minister wprawdzie wczoraj mówił, że próbują poszerzyć tą ścieżkę dostania się na Akademię Medyczną, poszerzą ten krąg osób, które mogą studiować tą medycynę i sądzę, że no, ale to będzie kwestia kilku lat. Pandemia bardzo mocno zdezorganizowała, czy może inaczej przeorganizowała pracę w pana przypadku? Trochę przeorganizowała. Dlaczego? Ja zajmuję się chorobami chorób płuc. Najczęściej to jest astma, POHP, choroby nowotworowe i ja je diagnozuję, wysyłam do szpitala, prowadzę te schorzenia. Natomiast pandemia spowodowała to, że obecnie 80% chorych, którzy trafia do mojej poradni chorób płuc, są to ludzie po COVID-owi. Czego życzyć lekarzowi, którego doceniają inni fantastyczni często medycy? Zdrowia, kurde. Niech się zajmuje nie tylko medycyną, bo ja na przykład medycyna to teraz jest przypadkowa dla mnie teraz, bo ja teraz mam tyle zainteresowań, jak jestem zawodowcem w tenisie stołowym, hoduję gołębie, 50 lat hoduję gołębie, także wie pan, no, uprawiam wszystkie sporty, także to kilka razy byłem mistrzem Polski nawet w tenisie stołowym i mistrzem Polski w hodowli gołębi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv